Siemano, witam wszystkich. W tym krótkim poradniku pokażę Wam, jak pobrać moda niezbędnego do dołączenia na nasz serwer. Postaram się, aby było to możliwie jak najprostsze, jak najmniej chaotyczne i jak najszybsze. Także wchodzimy na tą stronkę. Już na niej jesteśmy. Klikamy sobie w download. Czyli tutaj. Macie tu do pobrania różne wersje. Ale my zrobimy wszystko w najprostszy sposób, czyli przez launchera. Klikamy sobie na mod launcher. Zostaniemy przekierowani na tą stronkę, którą Wam pokazuję. Linki będą w opisie, ale możecie sobie zrobić stop klatkę i przepisywać. Wybieramy wersję, jaka nas interesuje, czyli Windows. Ściągamy. Dobrze. Launcher się nam pobrał. U mnie pobrał się do folderu pobrane, ale gdzie się wam pobierze, to już wasza sprawa. Teraz tak, wypakowujemy go. Zanosimy go gdzieś sobie. To już jest wasza sprawa, gdzie zapiszecie folder z launcherem. Tego sobie dam na pulpit. I uruchamiamy launchera. Domyślnie mody będą zapisywane do takiego folderu. Dysk C, folder 7D, 2D. Ja tutaj nic nie zmieniam, daję continue. Macie tu kilka opcji. Nas interesuje tylko ta opcja. Czyli z listy modów. Available Overhaul, czy jak się tam czyta, angielski jest chujowy. Szukacie sobie moda, który nas interesuje, czyli Undead Legacy. Tutaj. Tu jest wersja Stable, tu jest wersja Experimental. Ściągamy sobie wersję Experimental. Dajemy Install. I tutaj teraz będę już Wam tłumaczył na polski. The first step is, pierwszym krokiem do zainstalowania moda jest stworzenie kopii gry. Dzięki temu twoje mody będą odseparowane od innych. Masz dwie opcje. Kopiować grę z dysku lokalnego albo ściągnąć ze Steama. Zrobimy sobie to na tej zasadzie, że my skopiujemy z dysku lokalnego, bo mam najnowszą wersję gry. Dlatego przed zrobieniem tego kroku, jeżeli chcecie korzystać z dysku lokalnego, upewnijcie się, że macie w folderze Steam pobraną najnowszą wersję gry. I ja nie mam tam zainstalowanych modów, jest to czysta instalka. Jeżeli macie już tam zainstalowane mody, nie macie najnowszej wersji gry, wtedy zaznaczcie sobie opcję, żeby pobrał ją ze Steama. Bo będziecie musieli podać swój login, hasło do Steama. Ja tego nie robię, ja po prostu kopiuję ją stąd. Czyli z dysku lokalnego, bo wiem, że jest to czysta instalka bez żadnych modów. To jest ważne, tylko wtedy, gdy macie czystą, najnowszą kopię gry, możecie skopiować ją z dysku lokalnego. W przeciwnym wypadku pobierajcie ze Steama. Ja mógłbym to teraz pobrać ze Steama, ale nie chcę tego robić, bo to długo trwa. Chcę ten poradnik zrobić jak najkrótszy. Zaczynam. I kopiuję. No i to wszystko, jak widzicie, launcher sam stworzył sobie kopię gry, sam pobrał moda, sam zainstalował moda. Sam wyłączył anti-cheata w tej kopii gry, którą stworzył, po prostu zrobił za nas wszystko i wszystko, co teraz należy zrobić, aby zagrać, to kliknąć play.
Jesteśmy już w grze, jak widzicie, mod jest wgrany. Klikamy dołącz do gry. Robię sobie jakiegoś typa, nie wiem, Hank może być. Może być, zastosuj. Typa już zrobiłem, dołączam ich do gry. Żeby znaleźć nasz serwer na liście, dajcie filtry. Wpisujecie strzelba. Tu serwer. Połącz. W zależności od prędkości waszego łącza i tego, jaki macie sprzęt, może to potrwać od jednej minuty nawet i do 10 minut, ale prędzej czy później dostaniecie się dzięki temu na serwer. Nic więcej już nie musicie robić. Pozdrawiam i pierdolę tutaj twoją reklamę. Zapraszam wszystkich na Twitcha, na mój kanał Macabra TV, pisane razem. Yo.